Przy mikrofonie katolickiego Radia Diecezji Płockiej witam Państwa Michał Michalak, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny magazyn kibica, którego dzisiejszymi gośćmi są wiceprezes Wisły Płock Tomasz Marzec i Adam Ałachowski z Gazety Wyborczej Płock. Tomek, kilka dni temu Wisła wyjechała na zgrupowanie na Cypr. Jeszcze przed wyjazdem nafciarze zdążyli zagrać sparing z Pogonią Siedlce. Opowiedz trochę o tym sparingu, trochę o tych pierwszych dniach zgrupowania, no i o tym też, co jeszcze czeka Wiślaków w kolejnych dniach. No tak, no, sparing z Pogonią Siedlce był takim zakończeniem pierwszego etapu przygotowań. Tutaj na sztucznym boisku zmierzyliśmy się z tym zespołem, no i widać było, że zawodnicy mają ciężkie treningi w nogach, ale też dużo pozytywów, szczególnie pierwsza połowa. Bo praktycznie cztery sytuacje klarowne, które stworzyli nasi zawodnicy, powinny zakończyć się bramkami. Widać, że brakuje jeszcze tej skuteczności. No i bardzo przypadkowa bramka. No niestety nasi zawodnicy przez ostatnie pół roku przyzwyczaili nas do tego, że tracimy bramki po prostych błędach. I tutaj też taka sytuacja miała miejsce. Tutaj nieporozumienie Damiana Rasaka i Tomasa Dene spowodowało, że straciliśmy bramkę, ale z pierwszej połowy sądzę, że mogliśmy być zadowoleni. Widać było, że te pierwsze dni przygotowań idą w dobrym kierunku, bo naprawdę ta gra mogła się podobać. W drugiej połowie dużo zmian. Tutaj trener Kibu Wikuna chciał przetestować jedno z ustawień troszkę innych niż do tej pory, czyli Ricardinho był bardziej w środku pola i Semir Stilić na ósemce, co też się nie zdarzało. No i też dużo wniosków po tej drugiej połowie, też dwie sytuacje, które powinny zakończyć się bramkami z naszej strony, ale również Pogoń dwukrotnie zagroziła dość mocno naszej bramce, ale fajnie spisał się Marcel Zapytowski, który widać, że z każdym miesiącem czuje się coraz lepiej w bramce i sądzę, że w niedalekiej przyszłości też z niego będziemy mieli dużą pociechę. No i tuż po tym meczu, czyli następnego dnia, zawodnicy udali się na obóz na Cypr, w doskonale znane miejsce, bo już trzeci rok z rzędu w tym samym miejscu jesteśmy. Pogoda jak na razie bardzo dobra, boiska też przygotowane znakomicie. Z pierwszego dnia popołudniowy trening, bo sztab szkoleniowy nie chciał od razu po podróży od samego początku, od rana można powiedzieć, zaaplikować trening zawodnikom, więc zaczęliśmy od popołudniowego treningu. Potem w kolejnych dniach po dwa bądź trzy treningi dziennie, więc tych obciążeń jest dosyć sporo, ale to jest, można powiedzieć, jedyny moment, gdzie można zbudować wytrzymałość przed resztą sezonu. No i na Cyprze mamy zaplanowane cztery sparingi, nie tak jak wcześniej planowaliśmy trzy, bo sztab szkoleniowy postanowił zorganizować jeszcze jeden sparing dodatkowy. W związku z tym, że chcę, aby wszyscy zawodnicy rozegrali po takiej samej ilości minut, tutaj przede wszystkim dla tych młodszych zawodników, którzy udali się na zgrupowanie, jest ten czwarty sparing, tutaj prawdopodobnie będzie on 2 razy 30 minut, a te podstawowe sparingi, które już wcześniej były zaplanowane, to z zespołami Lewski Sofia, UFA i jeden zespół z Chin, ale tutaj bardzo przepraszam, ale nie będę wymawiał jego nazwy, bo nie chcę się pomylić. Jesteś usprawiedliwiony w każdym razie. Więc wracamy 31 stycznia do Płocka i z tego co pamiętam 1 lutego, to jest chyba sobota, mamy z 2 lutego. 2 lutego mamy zaplanowany sparing z Widzewem Łódź już tutaj w Polsce. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie Płock, czy Uniejów. Zobaczymy tak naprawdę, jaka pogoda będzie w Polsce w tym czasie. Więc tak pokrótce to wygląda i 10 lutego zaczynamy zmagania ligowe z meczem z Legią Warszawa. Tomek, a już sam powiedziałeś, że zagracie jeszcze sparing z Widzewem Łódź, no to aż ciśnie się tutaj na usta pytanie o zamianę między właśnie Wisłą a Widzewem, bo wczoraj już oficjalnie o tym poinformowaliście. Oczywiście za chwilę zrobił to też Widzew, czyli dyrektor Łukasz Masłowski opuszcza Płock i przenosi się do Widzewa. Powiedz mi, była szansa, żeby zatrzymać Łukasza Masłowskiego w Płocku, czy jednak on był zdecydowany? Wiemy, że on jest związany z tamtym regionem, stamtąd pochodzi. Też przez wiele lat reprezentował barwy Widzewa jako piłkarz i to też miało duże znaczenie dla niego. No na pewno to było największe znaczenie, że Łukasz, można powiedzieć, że
pochodzi z Łodzi, tam też również mieszka, więc na pewno to dla niego może nie spełnienie marzeń, a na pewno sentyment bardzo duży do Widzewa. No my z Łukaszem od kilku tak naprawdę tygodni długo rozmawialiśmy na temat jego przyszłości. No to jest jego decyzja. My na siłę nie będziemy nikogo zatrzymywać, jeżeli ktoś chce pracować gdzie indziej i sądzę, że tak będzie dla niego lepiej, dla jego rozwoju i dla takiego lepszego samopoczucia, no to nie będziemy tutaj na siłę kogoś trzymać. No, taka jest decyzja Łukasza. Z nami pracuje tutaj do końca marca, tak jak wczoraj w komunikacie na oficjalnej stronie się pojawiło. To, czy będzie pracował w Widzewie, czy nie będzie, to już można powiedzieć, nas nie obchodzi. To są rzeczy, które decyduje sam Łukasz, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Łukasz to, co miał zrobić w Płocku, jeszcze zrobi przez najbliższe dwa miesiące, bo cały czas Łukasz z nami pracuje, cały czas pracujemy nad transferami. Łukasz w tej chwili jest razem z zespołem na zgrupowaniu, więc też obserwuje pracę zespołu, jak przygotowuje się do wznowienia rozgrywek, więc podaliśmy sobie ręce, chcemy się dostać w dobrej relacji, bo te 2,5 roku było ciężkiej pracy Łukasza i widać tak naprawdę efekty i na tym poprzestajmy. No, nie będę też tutaj komentował decyzji Łukasza, bo to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. My chcieliśmy, żeby Łukasz został, ale tak wybrał i na tym zakończmy ten temat. Czy rozpatrujecie odejście Łukasza Mastowskiego jako stratę dla klubu? Znaczy, no na pewno, no z osoby, które można powiedzieć odbudowywały ten klub, a tak trzeba też pod takim kątem rozpatrywać, że Łukasz przychodził w tym momencie, kiedy klub powoli, można powiedzieć, powstawał z kolan. Na pewno jest szkoda i na pewno będzie nam Łukasza brakować, ale to też nie jest tak, że Łukasz jest niezastąpioną osobą w tym klubie, bo na wizerunek klubu i na to, jak klub funkcjonuje, pracuje wiele osób i będziemy się starali Łukasza zastąpić. No na pewno kilka sukcesów przez ostatnie te 2,5 roku, przede wszystkim transferowych, bo Jarek Reca, Damian Szymański, to na pewno należy dać na duży plus, ale no tak jak powiedziałem, to nie są osoby niezastąpione. W tej chwili jeszcze do końca marca pracujemy razem z Łukaszem, dopinamy ostatnie szczegóły kilku umów, które są w trakcie rozmów. No i od tego końca marca, początku kwietnia będziemy zastanawiać się, czy i kto może zastąpić Łukasza. Dopiero po tym okresie będzie ten czas na zastanawianie się, czy już macie kogoś konkretnego na myśli, z kim chcielibyście podjąć współpracę? Znaczy na pewno to nie jest tak, że nie myślimy o tym, tak? Bo oczywiście po decyzji Łukasza w naszych głowach razem z prezesem Kraszewskim kilka nazwisk świta nam w głowach, ale też no, nie będziemy podejmować w tym momencie decyzji, bo w tej chwili są ważniejsze sprawy, tak jak powiedziałem, no, okienko transferowe z przedligą, można powiedzieć, dobiega końca i tu chcemy dokończyć te sprawy, a tutaj sprawą dyrektora sportowego zajmiemy się już, jak liga się rozpocznie. Na pewno z każdym z kandydatów chcemy się spotkać, porozmawiać na temat wizji pracy, na temat tego, jak wyobraża sobie współpracę z Wisłą Płock, więc na pewno nie jest tak, że zostaniemy sami, bo na rynku tych nazwisk jest kilkanaście i na pewno no, będziemy chcieli podjąć dobrą decyzję i mam nadzieję, że tak będzie. Na tym kończymy pierwszą część magazynu Kibica. Wracamy już po przerwie, a teraz chwila muzycznego oddechu. Druga część magazynu Kibica na antenie katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Przypomnę, że moimi gośćmi są wiceprezes Wisły Płock Tomasz Marzec i Adam Małochowski z Gazety Wyborczej Płock. Adam, oddaję Ci głos, bo zdaje się, że jeszcze masz kilka pytań odnośnie transferów, no, których nie brakuje w tych pierwszych tygodniach tego roku w Wiśle. To prawda, ponieważ no, temperatura może za oknem minusowa i zimno, ale w klubie rzeczywiście ta temperatura jest bardzo wysoka. Dzieje się sporo.
chciałbym jeszcze zapytać, bo mówiliśmy o Łukaszu Masłowskim, o tym, kto ewentualnie mógłby go zastąpić. Mnie tak jeszcze żal strasznie, że odszedł Leszek Zyja, który no, uchodzi w świecie piłkarskim, w środowisku jako specjalista od przygotowania fizycznego. Też żal jest w Wiśle? No, tu bardzo ciężka rozmowa nastąpiła z Leszkiem, bo też uważamy go za jednego z lepszych specjalistów w kraju, jeżeli chodzi o jego fach. No ale tutaj... Też trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie się zaaklimatyzował w Płocku i też podkreślał na każdym kroku, że bardzo dobrze się no, tutaj czuje. No dokładnie, no tutaj też samo to, że nie chciał, można powiedzieć, odchodzić z klubu, gdy reprezentację przejmował Jerzy Brzęczek. Chciał tutaj w klubie zostać i dalej pracować, bo przede wszystkim widział efekty swojej pracy i dobrze się tutaj czuł. Ale no niestety względy osobiste wymusiły na nim tą decyzję, chociaż jeszcze po tej, można powiedzieć, ostatecznej decyzji, gdy pojawił się komunikat u niego na Twitterze i u nas na stronie, byliśmy w stałym kontakcie, żeby może udało się jakoś pogodzić jego sytuację osobistą z pracą w klubie. No, no niestety doszliśmy do wniosku, że nie będzie w 100% skupiony na pracy w klubie, a takich osób my potrzebujemy. Nie możemy działać na pół gwizdka i zdecydowaliśmy się na rozstanie, ale też nie jest powiedziane, że z Leszkiem nie będziemy współpracować w jakichś tam kwestiach typu badania, które wykonujemy raz w miesiącu, czy przyjrzenie się naszym planom treningowym, no bo Leszkowi ufamy bardzo mocno, bo widać było progres motoryczny wielu zawodników i na pewno no, jakąś tam współpracę z Leszkiem chcielibyśmy nawiązać, no ale w tym momencie jest to bardzo świeża sprawa i też chcemy, żeby Leszek sobie poukładał swoje prywatne rzeczy, dlatego no, robimy sobie chwilę, że tak powiem, przerwę od współpracy, ale mam nadzieję, że do rozmów wrócimy, bo tak jak wspomniałeś, no, cenimy Leszka za jego fachowość. Ja tylko dopytam, nowy trener przygotowania fizycznego, Jarosław Kulczyk, to on został polecony przez trenera Dyję, czy? No właśnie, tutaj mieliśmy problem, bo Leszek, tak jak powiedzieliśmy, jest to dobry fachowiec, ale przez te kilka lat pracy nie wychował sobie zastępcy. To akurat nie jest osoba polecona przez Leszka, ale no, tutaj odbyliśmy kilkanaście rozmów z różnymi osobami i akurat filozofia pracy Jarka jest zbieżna z filozofią pracy Kibu Wikuny, dlatego zdecydowaliśmy się na młodego, może mało doświadczonego trenera, ale z taką wizją i chęciami do pracy, a to jest w tym momencie najważniejsze. No właśnie, czy w tym momencie ten aspekt doradczy od Leszka Dyi też tutaj jest zaistniał? On spojrzał na ten plan treningowy, który przygotował Jarosław Kulczyk? Znaczy tak, no tu można powiedzieć, że działamy planem Leszka Dyi w tym momencie, bo to nie jest tak, że Leszek zostawił nas bez niczego, tylko plan przygotowań był wcześniej już opracowany i na podstawie tego planu też się przygotowujemy i tutaj Jarek po prostu dołożył kilka swoich elementów i na tą chwilę tak pracujemy. No i tu no i Leszek jest na tyle otwartą osobą i tak samo Jarek, że na pewno sądzę, że się spotkają w niedalekiej przyszłości, jak się ta sytuacja troszkę uspokoi i też na pewno wymienią się poglądami i Leszek na pewno kilka spostrzeżeń na temat przygotowań i tego, jak on widzi też poszczególnych zawodników, na czym się skupić, kogo bardziej przypilnować, kogo mniej, na pewno Jarkowi przekaże. Czy teraz uchylisz rąbka tajemnicy? Może kto jeszcze z kandydatów był rozpatrywany w kontekście trenera przygotowania fizycznego? Tych nazwisk było sporo. Ostatecznie spotkaliśmy się z trzema osobami i no tutaj nie chcę też nazwisk wymieniać ze względu na to, że te osoby też łączyła praca w innych
czy klubach, czy filmach, i też no, nie chcielibyśmy tutaj komuś, można powiedzieć, zepsuć jakiejś dalszej kariery. Na całe szczęście tych osób było kilka. Też nie było tak, że była tylko jedna osoba i tylko spośród tej jednej osoby mieliśmy wybór, ale tych osób było kilka. No i na tą chwilę podjęliśmy decyzję, że pracuje z nami Jarek Kulczyk. Bo to mówiło się też o Maćku Bagrowskim, o powrocie jego do Płocka, ale on też, właśnie jest związany już z innym klubem. Znaczy, no tak, no tu oczywiście od razu pojawiło się nazwisko Maćka Bagrowskiego, no bo też pracował z nami kilka ładnych miesięcy i z jego pracy też byliśmy zadowoleni. Był ulubieńcem kibiców. Tak, dokładnie. Popularny Bagroś, przypominam. Tak, dokładnie, też bardzo często pojawiał się w mediach i tu też pod względem fachowości na pewno Maciek by nam się przydał, ale filozofia pracy Maćka była troszkę inna niż Leszka Dyi. Nie chcieliśmy w tym momencie, w tym ważnym w okresie przygotowawczym, że tak powiem, zmieniać znowu filozofię o 100%, i dlatego no, zdecydowaliśmy się na taką filozofię bardziej zbieżną z Leszka, bo to na pewno w tym momencie lepiej przyda się zawodnikom, bo w tym momencie zmieniać całkowicie system przygotowań na pewno nie wpłynęłoby dobrze, szczególnie że ten okres przygotowawczy jest dosyć krótki, no, ale z Maćkiem jesteśmy w kontakcie i nie jest powiedziane, że Maciek kiedyś nie wróci do Płocka. Mhm. Właśnie, a propos nowych zawodników, a propos przygotowań, czy już można powiedzieć, jak ci nowi zawodnicy, Ariel Borysik, Hiszpan Cabezali, Marazas, Litwin młody, przecież który też współpracował z Kibu Wikunią, można już powiedzieć o tym, jak oni się zaaklimatyzowali w drużynie, jak oni weszli w ten zespół, jak został przyjęty przez chłopaków? Znaczy, no na pewno najłatwiej zacząć od tego ostatniego pytania, bo tutaj wszyscy zawodnicy na pewno zostali ciepło przyjęci przez zawodników, którzy są w zespole. No tutaj Angel miał trochę łatwiej, bo też już chłopaków znał, bo przez te 10 dni, które był w grudniu w Płocku, też poznał szatnie i łatwiej na pewno było teraz przyjechać i już znał chłopaków. Ariel no, przyjechał dosyć późno, bo w czwartek tak naprawdę przed sparingiem z Pogonią odbył jeden trening tylko z zespołem, ale tutaj też z kilkoma chłopakami wcześniej się znał, więc tutaj też z przyjęciem nie było problemu. Największy problem miał na pewno nasz młody Litwin Marazas, który no, przyjechał do obcego kraju, słabo posługuje się językiem polskim i angielskim, więc tu największy na pewno kłopot miał, ale też i trener Kibu i Tomek Tchórz na pewno mu na tym początkowym etapie dużo pomogli. No i teraz też ten okres na Cyprze jest dosyć ważny, bo tutaj można powiedzieć, zawodnicy są 24 godziny na dobę razem i też łatwiej będzie im się razem, można powiedzieć, zjednoczyć i no, co z tego będzie, zobaczymy tak naprawdę w meczach ligowych, ale uważam, że akurat te trzy ruchy bardzo pozytywnie wpłyną na jakość zespołu. No właśnie, przepraszam Adam, że wejdę ci w słowo, ja tylko chciałem uzupełnić, mam jeszcze Damiana Michalskiego i też drugiego z Litwinów. Ale on dopiero od lipca, tak więc na razie może... Okej, ale to odnośnie nowych zawodników w Wiśle i natomiast ja jeszcze chciałbym właśnie powiedzieć o Titasie Mielesiusie. Czy to jest już transfer definitywny, czy on jeszcze tutaj z wami trochę potrenuje i się okaże, czy jest na testach dopiero? Nie, prawda? Sprowadziliśmy go na testy, chcemy mu się przyjrzeć z bliska, chcemy zobaczyć, jak w zespole seniorskim funkcjonuje, ze względu na to, że jest to jeden z bardziej wyróżniających się zawodników Escoli Warszawa, tylko na tą chwilę można powiedzieć gra w juniorach i ciężko też ocenić grę w juniorach, jak będzie się prezentował z seniorami i na obozie będziemy mu się przyglądać i zobaczymy, czy zdecydujemy się na to, żeby już teraz z nami dalej trenował i uczestniczył w zajęciach, czy jeszcze na przykład pół roku będziemy musiał pograć w Escoli. No to jest tak naprawdę ten początek jakiejś tej współpracy ze Escolą. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, chcemy tych najbardziej wybijających się zawodników Escoli u nas sprawdzać i
i dawać szansę. No a tutaj, jeżeli chodzi o niego, to też patrzymy pod względem przyszłego sezonu, bo ten zawodnik akurat w Polsce jest trzeci rok i za pół roku będzie mógł być brany pod uwagę jako młodzieżowiec, czyli by nam, można powiedzieć, załatwiał temat gry w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, gry młodzieżowca, ale no tak jak cały czas podkreślamy, nie chcemy podejmować decyzji pochopnie, chcemy mu się przyjrzeć z bliska i ocenić jego umiejętności i walory gry. Na tym kończymy drugą część magazynu Kibica, zapraszamy już po przerwie. Trzecia i ostatnia część magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Przypomnę, że moimi gośćmi są wiceprezes Wisły Płock Tomasz Marzec i Adam Małchowski z Gazety Wyborczej Płock i portalu sport.pl. No i odnośnie transferów, panowie, rozmawialiśmy o tym już w części drugiej, chyba został nam jeszcze jeden taki transfer, bym powiedział, wewnątrz klubu, tak? Czyli zmiana roli Łukasza Nadolskiego, który był skautem przez kilka miesięcy, teraz został już członkiem sztabu szkoleniowego. Tomek, opowiedz o tej zmianie. Skąd taki pomysł, żeby właśnie w nowej roli tutaj Łukasza zaprezentować? Znaczy, ja z Łukaszem rozmawiałem już kilka miesięcy temu, bo bardzo chciałem, żeby dołączył tutaj do pracy w klubie. No, wcześniej rozmawiałem jeszcze niekoniecznie o dokładnej roli, jaką miałby pełnić, ale bardzo chciałem, żeby do nas dołączył ze względu na to, jak był związany przede wszystkim emocjonalnie z klubem. Tutaj zawsze jak był na boisku, oddawał serce dla tego klubu i takich osób nam potrzeba. I bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się sprowadzić Łukasza do Płocka już na stałe. No tutaj po rozmowach ze sztabem szkoleniowym uznaliśmy, że na tą chwilę najlepszą rolą dla Łukasza będzie analityk pierwszego zespołu. Będzie odpowiedzialny za analizę gry przeciwników, ale też analizę naszej gry. Będzie tutaj przedstawiał swoje raporty, swoje przemyślenia. No i zobaczymy, jak ta nasza współpraca się rozwinie. No ja chciałbym, żeby Łukasz został u nas jak najdłużej, bo tak jak powiedziałem, emocjonalnie jest związany z Płockiem. Przynajmniej mam taką nadzieję i po rozmowach z Łukaszem przed i nawet po podpisaniu umowy widzę, że to był dobry ruch, bo widzę, jak przez ten pierwszy tydzień jest zaangażowany w pracę i to, że chce tak naprawdę we wszystkim pomagać, więc bardzo się cieszę, no i mam nadzieję, że to będzie też jeden z lepszych transferów w tej zimie w Wiśle Płockiej. A propos Łukasza Nadolskiego, taka myśl mi przeszła przez głowę, że pod nieobecność, jak w momencie, kiedy odejdzie Łukasz Masłowski, to może Łukasz Nadolski też wejdzie w rolę dyrektora sportowego? Znaczy, no to też może być jakiś jeden z pomysłów. No tu od września Łukasz pracował dla nas jako scout i wszystkie tak naprawdę raporty, które tygodniowe nam przesyłał, były bardzo rzetelne i bardzo wiele można było z nich wyczytać, więc nie mówimy nie, ale na spokojnie do tego podchodzimy. Łukasz w tej chwili musi się skoncentrować na pracę analityka, a jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe zadania, to zobaczymy w przyszłości. Na początku zobaczymy, ile czasu tak naprawdę mu zajmuje przygotowanie dokładnych analiz przede wszystkim gry przeciwników, a potem będziemy podejmować decyzje. Też zobaczymy, jak Łukasz będzie się czuł w tej roli, bo do tej pory oprócz to, że był zawodnikiem, to też był asystentem trenera, ale też nie tylko zajmował się analizą, ale też prowadzeniem zajęć i tak dalej. Więc tu zupełnie, można powiedzieć, inna rola, bo tylko w tym momencie jest odpowiedzialny za tą analizę przeciwników. Oczywiście też pomaga w zajęciach treningowych, ale na spokojnie. No tu też nie ma co wywierać jakiejś dużej presji. Mamy jeszcze chwilę czasu na to. Na początku chcemy, żeby Łukasz się znowu, można powiedzieć, zaaklimatyzował w drużynie i na początek, z tego co widzę, jest fajnie i też bardzo dobrze zawodnicy go przyjęli. Też wiele pochwał z Polski, że decydujemy się na takie ruchy i cieszę się, że Łukasz został tak odebrany z powrotem w Płocku. Po tych licznych odejściach, przyjściach do klubu, różnych zawirowaniach, czy już tak możesz troszeczkę odetchnąć pełniejszą piersią i czy można się spodziewać jeszcze
jakichś ruchów transferowych do klubu. Czy będziecie chcieli tak wycisnąć dyrektora Masłowskiego do samego końca? No musimy, no nie mamy wyjścia, za coś mu płacimy. Nie no, na serio, cały czas pracujemy nad jeszcze kilkoma ruchami do Wisły Płock. To nie są łatwe rozmowy, cały czas powtarzam, że to okienko zimowe nie jest łatwe ze względu na to, że zawodnicy mają popodpisywane kontrakty ze swoimi klubami, szczególnie tych, których my byśmy widzieli w Wiśle Płock. A Tomek, przepraszam, że ci przerwę, ale powiedz mi, a ma takie znaczenie dla piłkarzy, z którymi negocjujecie, że ten los Wisły jest niepewny i no, cały czas Wisła gdzieś balansuje? No, między tą grupą mistrzowską, grupą spadkową i nie wiem, może są tacy piłkarze, którzy gdzieś tam myślą, nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Znaczy, powiem tak, my cały czas twierdzimy, że te miejsce, które w tej chwili jest w tabeli, jest dużo słabsze niż powinniśmy mieć i oczywiście można powiedzieć, że gdzieś tam ten los jest niepewny, ale my podchodzimy do pierwszego meczu ligowego z myślą o tym, żeby powalczyć o tą górną ósemkę. I tutaj nic się nie zmienia, bo uważamy, że skład mamy na tyle mocny, że jesteśmy w stanie o ten cel, który można powiedzieć założyliśmy sobie przed sezonem, powalczyć z wszystkimi zawodnikami, z którymi rozmawiamy, ale też z zawodnikami, z którymi mamy podpisane kontrakty. Mamy takie zapisy, że czy będziemy grali w Ekstraklasie, czy będziemy grali w pierwszej lidze, to te kontrakty się różnią i tutaj każdy wie, na co się pisze. My oferujemy zawodnikom stabilność, wypłacalność, co patrząc na polską ekstraklasę nie we wszystkich klubach się sprawdza. I tak naprawdę rozwój osobisty i to, że z Wisły Płock można sobie stworzyć taką furtkę do rozwoju sportowego i osobistego, że wiele klubów tego nie oferuje i to jest nasza siła i pokazujemy to tak naprawdę przez ostatnie kilka miesięcy, że w Wiśle Płock można się nauczyć grania i można wypłynąć na szerokie wody. I to jest, sądzę, że naszym dużym plusem. Chciałbym zapytać jeszcze o Krystiana Misia, ponieważ on na zgrupowanie nie pojechał. Zresztą podobnie jak Karol Angielski, który jest kontuzjowany, ale Krystian Misz to jest chłopak, o którym, że tak powiem, co niektórzy bardzo mocno się wstawiali, pytali, kiedy zagra, nie zagrał jeszcze ani minuty, a teraz najprawdopodobniej jest brany pod uwagę jako do wypożyczenia, czy on już jakaś decyzja wobec niego zapadła? Z Krystianem nawet rozmawialiśmy, czy sztab szkoleniowy rozmawiał po sparingu z Pogonią Siedlce, bo Krystian naprawdę przez ostatnie miesiące, gdy jest zdrowy, wyglądał nieźle. Na pewno ten chłopak ma potencjał i na pewno wiążemy z nim w przyszłości plany. Na tą chwilę po prostu uznaliśmy, że lepiej będzie dla samego Krystiana i też dla nas, żeby przez najbliższe pół roku grał regularnie w klubie pierwszej bądź drugiej ligi i dlatego nie pojechał na zgrupowanie, żeby nie było sytuacji takiej, że poleci na Cypr, a za 2-3 dni będzie musiał wracać, bo chcielibyśmy, aby Krystian, tak jak wspomniałem, przez te pół roku regularnie grał i za pół roku wrócił do klubu i wtedy będzie miał większą szansę grania, bo w przez najbliższe pół roku będzie miał ciężko po prostu o jakiekolwiek minuty, ale widać po nim, że z każdym miesiącem Krystian idzie w dobrym kierunku, czyli się rozwija. Jeszcze to nie jest ten poziom, który byśmy od niego oczekiwali, ale na pewno ma coś w sobie i tutaj z Krystianem, tak jak powiedziałem, w przyszłości wiążemy duże nadzieje, ale na tą chwilę uważamy, że powinien zostać wypożyczony i rozmawiamy z kilkoma klubami, które byłyby zainteresowane wypożyczeniem Krystiana. A Karol Angielski, ta kontuzja jego to jest poważna? No to niestety, z Karol przez ostatnie treningi naprawdę wyglądał bardzo fajnie i można powiedzieć, na treningach był bardzo skuteczny. I niestety pech. Na jednym z treningów dostał dość niefortunnie
można powiedzieć, z kolana w twarz i no, od samego początku wyglądało to nieciekawie, patrząc też na to, że Karol w przeszłości już miał podobne zdarzenie i no, tutaj odbył już operację w jednych z klinik w Warszawie. No i niestety ta jego przerwa będzie około 4-5 tygodni i wtedy będzie można powiedzieć, czy już może występować, czy już może brać udział w treningach, czy jeszcze nie. No to dość niefortunna kontuzja, no i to jest twarz tak naprawdę, więc też no zobaczymy, jak wszystko będzie się goić i czy będzie już mógł za te 4-5 tygodni być w 100% do gry. No to właśnie troszeczkę straci na tych przygotowaniach i zazwyczaj w praktyce wygląda to tak, że piłkarz, który omija przygotowanie, okres ten przygotowawczy, to później trudno mu wejść w trakcie rundy już na taki poziom, jaki będzie pewnie oczekiwał to trener Wikunia. Ale czy jest jakiś jeszcze pomysł na to, żeby piłkarza właśnie do ataku, napastnika sprowadzić? Bo w tym momencie chyba jest trzech bodajże napastników, którzy pojechali. Z Adrianem Szczytowskim jest trzech. Niestety Adrian doznał lekkiego urazu na wczorajszym treningu i też czekam na diagnozę, ile ta przerwa będzie musiała potrwać. No na tą chwilę jest trzech. No cały czas zastanawiamy się, czy będzie nam jeszcze dodatkowy napastnik potrzebny. Zobaczymy, co się wydarzy, bo gdzieś tam kilku ciekawych CV mamy na biurku, można powiedzieć, ale też no, nie chcemy na siłę kogoś sprowadzać, żeby był po prostu w kadrze, bo nie o to nam chodzi. Zobaczymy, jak Oskar, jak Ricardo będą się prezentować w najbliższych sparingach, no i sądzę, że do końca tygodnia też podejmiemy decyzję, czy tutaj na siłę będziemy kogoś szukać, czy w tym składzie osobowym, w którym mamy, dogramy ten sezon. Ja chciałbym tylko dopytać w tym kontekście o Mateusza Szwocha, jak on się czuje, bo miał bardzo poważną kontuzję i no, wydawało się wcześniej, że nawet ta pauza jeszcze może być dłuższa. No fajnie, że Mateusz mógł już z zespołem pojechać na zgrupowanie. No w tej chwili jeszcze nie może w 100% wykonywać wszystkich ćwiczeń z zespołem, ale już jest coraz bliżej tego z pełnego treningu, pełnych obciążeń. Sądzę, że po powrocie z Cypru już będzie mógł brać udział w większości treningów i w większości obciążeń, które mają też pozostali zawodnicy i gdzieś pod koniec lutego będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. To tak jeszcze a propos, jak już rozmawiamy, mamy wiceprezesa, czy coś, jakieś sygnały dobiegają a propos też budowy stadionu, ponieważ teraz jest ten okres weryfikacji przez urzędników w ratuszu. Wiadomo, że to zresztą często się w mediach przejawia, chociażby dyrektor Masłowski mówił, że Wisła po prostu się nie rozwinie bez nowego obiektu. Więc na jakim etapie w tym momencie jest ten etap weryfikacji? Czy to dobiega końca, czy to jeszcze jakiś ten termin został wydłużony? Tak naprawdę cały czas my też czekamy na informację, kiedy ta weryfikacja się zakończy. Z tego, co nieoficjalnie wiem, no to będzie około jeszcze miesiąca czasu ta weryfikacja trwała. No my też cały czas czekamy na jakieś informacje. No bardzo mnie cieszą słowa prezydenta z ostatniego wywiadu w Przeglądzie Sportowym, że w tym roku prace na stadionie się rozpoczną. I na to liczymy, bo tak jak dyrektor Masłowski... Jak Maciej Wąsowski napisał, że się rozpoczną, to już naprawdę. No ale to wywiad, to muszą się rozpocząć. To prezydent powiedział. Tak, to prezydent powiedział, więc zobaczymy. No oczywiście nie oszukujmy się, no doskonale sobie zdajemy sprawę, że tutaj mam największy problem, jeżeli chodzi o sam obiekt, na temat ściągnięcia dodatkowych sponsorów, czy też może niektórych zawodników, bo no, nawet rozmawialiśmy, jak Ariel Borysiuk do nas przyjechał, że pierwszy raz jest w Płocku. No, może nie do końca się spodziewał takich warunków, ale no, to oczywiście zawodnicy mają boiska treningowe i tak dalej, to zupełnie inaczej wygląda, ale no, zostaliśmy w Ekstraklasie oprócz Pogoni Szczecin i Zagłębia Sosnowiec jest chyba jedynym obiektem, gdzie wygląda ten obiekt, jak wygląda. Oczywiście nie narzekamy, tylko gramy na nim, ale na pewno
pod względem organizacyjnym i też sportowym. Ten nowy obieg dałby kolejnego kopa do rozwoju klubu. Uważam, że w wielu sprawach rozwijamy się typu marketingowo, typu też sportowo, ale też kolejnego bodźca nam brakuje, żeby pójść jeszcze kolejny krok do przodu. No i mam nadzieję, że w tym roku ta pierwsza łopata symboliczna zostanie wbita i to też pokaże na zewnątrz, że też robimy kolejny krok w rozwoju. Na tym kończymy magazyn Kibica na antenie katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Tomasz Marzec, wiceprezes Wisły Płocki, Adam Małochowski z Gazety Wyborczej Płocki. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Państwu dziękuję. Michał Michalak, do usłyszenia już za tydzień.